Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Torysta52 i moi drodzy, witam was w pierwszym odcinku z nowej serii. Moi drodzy, witam was w modyfikacji do Gothica 2, Odyseja w imieniu Króla. Moi drodzy, bardzo długa modyfikacja, przewidziane na jej przejście jest około 200 godzin, czyli czeka nas w sumie zabawa na prawdopodobnie cały przyszły rok, jakkolwiek strasznie i dziwnie to nie brzmi. Oj, kurde, mam trochę za głośną grę, bo nie słyszę sama, co mówię do siebie. Także przyciszamy. No i co? I moi drodzy, ja już w tą modyfikację grałam sobie prywatnie. Modyfikacja ma 7 rozdziałów fabularnych. Ja stanęłam na rozdziale 4, dosłownie zaczęłam 4 rozdział i w sumie można powiedzieć, że zakończyłam granie, dlatego że wtedy właśnie wróciłam już do Rizena. Rizena już ukończyliśmy na kanale. I co? Gothic 2 Odyseja, modyfikacja naprawdę dosyć zasługująca na pochylenie się nad nią. Mamy tutaj, jakby wydarzenia tej modyfikacji dzieją się po odpłynięciu Bezimiennego na kontynent z Corinis. My na początku nie będziemy na Corinis, będziemy kompletnie gdzie indziej, ale z czasem na Corinis wrócimy i zobaczymy, co tam się stało pod nieobecność Bezimiennego. Przyjdzie nam też zwiedzać okolice Myrtany oraz Warantu oraz Nordmaru, czyli będziemy mieli kontynent, gdzie jest król Robar II. Kto wie, może nawet spotkamy Bezimiennego, tego niestety nie wiem, ale proszę, nie spoilerujcie mi. Więc naprawdę modyfikacja jest długa, jest bardzo duża mapa, niejedna, dużo wysp do zwiedzania, bardzo ciekawy content. Będziemy tutaj posługiwać się Unionem, czyli takim specjalnym dodatkiem do modów z Gothica. I co Union daje? Ma bardzo dużo różnych opcji, możemy sobie przyspieszyć na przykład czas w grze. U mnie to będzie 2,5 jakby sekundy? Tak to chyba działa. Można to przyspieszyć jeszcze bardziej w plikach gry, ale raczej nie będziemy chcieli plus 5. Lepiej zostać przy 2,5. Będziemy mieli lokatorka, czyli będzie on pokazywał nam, gdzie są jakieś tam przedmioty i to się na pewno przyda. I co? Co ja wam jeszcze mogę powiedzieć? Modyfikacja nie ma dubbingu. Ogólnie ma niemiecki dubbing, ale on mi się jakimś cudem, nie wiem, nie zainstalował, nie chciał się zainstalować, więc mamy napisy polskie, ale żeby nie było tak, że ja muszę czytać i się męczyć z milionami dialogów, albo żebyście nie musieli mnie słuchać przez cały czas stronę odcinka i mówiąc, i czytając, i tak dalej, no to jest taka specjalna też wkładka do Uniona, która dodaje nam taką przysłowiową trochę Iwonę, męską albo damską. Zresztą mogę wam to nawet w opcjach pokazać. Ustawienia to było bodajże konfiguracja, nie, gdzie to było? Unions i plugins chyba. Albo nie? Nie wiem, ale gdzieś mogliśmy sobie zmienić tutaj, żeby mówił mężczyzna albo żeby mówiła kobieta. Nie wiem, gdzie to było. Także nie interesuje nas to zbytnio na razie. Tak czy inaczej widzę, że aż przegadałam całe intro i muzyka nam się skończyła. Dlatego myślę, że już sobie uruchomimy nową grę. Ja mam możliwość wczytania save'ów, ponieważ nagrywałam dla was ten odcinek, sami możecie zobaczyć kiedy, 8 listopada. Chciałam już wtedy zacząć Odyseję i zastanawiałam się, co zrobić z Rizenem, ale niestety wtedy ten odcinek mi się nie nagrał. Były problemy techniczne, teraz już mam nadzieję, że wszystko działa, dlatego nie przejmujemy się tymi save'ami. I myślę, że możemy rozpoczynać grę. Jeżeli mi się coś jeszcze nasunie, to wam o tym powiem. Tak więc, moi drodzy, zapraszam was na nową serię na tym kanale, na Odyseję i zobaczmy, co możemy tutaj mieć. Właśnie, odnośnie jeszcze poziomu trudności. Podjęłam decyzję, że zagramy sobie na poziomie łatwym. Dlatego, że grałam na poziomie normalnym i momentami gra mi sprawiała dosyć spore problemy. Nie wiem, czy to jest kwestia grania pod łuki, dlatego że istnieje ten błąd, co w Gothicu 2, który polega na tym, że tak jakby obrażenia, jakby zręczność troszeczkę, jakby te obrażenia broni nie skalują się ze zręcznością, tylko tak jakby dalej ze siłą w sumie. I nie wiem, czy ja to dobrze tłumaczę, ale jest taki błąd w Gothicu, który sprawia, że jakby zadajemy mniejsze obrażenia. Jeżeli mamy niską liczbę siły, a na przykład jakiś tam ten. No i cóż. Nie wiem, czy coś więcej mogę jeszcze powiedzieć, żeby nie przedłużać, żeby nie było tej głuchej ciszy.
zagramy na poziomie łatwym. Jeżeli chodzi o rozwój postaci, to myślę, że zdecydujemy sobie w czasie. Zaraz Wam też powiem dlaczego, już nie przedłużajmy tego wstępu. Rozpocznijmy grę. Będzie zaraz cutscenka. Vanguard, die Hauptstadt des Königreiches Myrtana. Während die Heermassen der Orks vor den Mauern der Stadt warten, üben sich in der Burg des Königs die Streiter Innos, die Paladine, in ihren Waffen. Der Klang ihrer Schwerter ertönt hell zwischen den Mauern, und die Armbrustschützen der Ritter üben sich täglich, um ihre Treffsicherheit für den Kampf zu erhöhen. Im Obergeschoss des großen Turmes der Burg aber suchen die Feuermagier des Königs verzweifelt nach einem Mittel, um den Sieg der Orks zu verhindern. König Roba, der in schweren Gedanken versunken in seinem Thronsaal sitzt, wartet vergeblich auf Lord Hagen, den er schon vor langer Zeit nach Korinis gesandt hatte, um das notwendige magische Erz zu besorgen. Ohne dieses können die Schmiede des Königs nicht mehr die starken Schwerter schmieden, mit denen das Heer des Königs den Orks bisher überlegen war. Draußen aber auf dem Platz vor dem großen Thronsaal wartet Lord Baldwin mit seinen beiden Beratern Gernot und Ganelon. Der König ließ ihn rufen, um ihm eine wichtige Mission anzuvertrauen. Die Lage ist verzweifelt. Alle Städte auf dem Festland sind in den Händen der Orks. Nur die Hauptstadt konnte bisher vor dem Fall bewahrt werden. Aber wie lange? Wann wird auch Vanguard in die Hand des Feindes fallen? So übergibt der König umgeben von seinen Beratern Lord Baldwin eine geheime Order. Der Lord soll sich auf dem einzig verbliebenen Schiff der einstmals mächtigen königlichen Flotte, dem Kriegsschiff Albatros, auf den Weg machen, um das Königreich aus seiner verzweifelten Lage zu retten. Doch was soll ein Schiff mit einer kleinen Besatzung gegen den mächtigen Feind unternehmen? Die geheime Mission des Königs bleibt den Umstehenden verborgen. Sie sehen nur, dass Baldwin vor dem König niederkniet und ihm schwört, dass er alles tun wird, um die Mission, die man ihm anvertraut hat, zu erfüllen. Dann verlässt der Lord schweren Schrittes mit seinen beiden Begleitern wieder den Thronsaal, um zu seinem Schiff zu gelangen, das im Hafen von Vanguard auf ihn wartet. Der Anker wird gelichtet, die Fahrt ins Ungewisse kann beginnen. Lord Baldwin aber fragt sich, ob er die Mission des Königs überhaupt erfüllen kann. Da hören die Seeleute den Befehl, die erste Etappe ihrer Fahrt anzusegeln. Athanos, eine Insel mit einer gewaltigen Festung. Eine der letzten Bollwerke im Myrtanischen Meer, die den Rittern des Königs im jahrelangen Krieg gegen die Orks geblieben war. Hier wollten sie Proviant aufnehmen und ihre Mannschaft ergänzen. Welches Ziel die Albatros aber nach Athanos ansteuert, das wissen nur Lord Baldwin und die Götter. Dobrze, moi drodzy, rozpoczynamy tutaj, jak widzicie. Ja sobie troszeczkę zwiększę czułość myszy. Mamy na początek dużą sakiewkę, ale ja sobie od razu odpalę tutaj lokator. Mamy dwie niepamięci na sam początek. I troszeczkę towarów również. Fajnie. Rozdział pierwszy, statek. Schon wieder aufstehen. Ich würde am liebsten noch weiter schlafen. Es ist hier ja sowieso nichts los. Immer nur dasselbe. Wachdienst hier, Wachdienst dort. Roland macht dies, Roland macht das. Marbot weiß schon, wie er die Leute hier auf Trab hält. Aber meinen großen Traum kann er mir nicht verwirklichen. Nämlich mich zum Paladin zu machen. Natürlich, ich muss mich bewähren. Das sehe ich auch ein. Und das will ich auch gerne tun. Aber hier auf Athanos, auf diesem ruhigen Außenposten, am Ende der Welt? Unmöglich. In ganz Myrtana und auf den großen Inseln wird gegen die Orks gekämpft. Aber hier? Marbot sagt zwar immer, dass die Seefestung Athanos von großer strategischer Bedeutung ist, aber davon scheinen die Orks bisher noch nichts gehört zu haben. Während des ganzen bisherigen Krieges. Keine einzige Belagerung. Jetzt steht das Heer der Orks schon vor der Hauptstadt Vanguard, dem letzten Bollwerk der Menschen in Myrtana. Aber was tut Marbot mit seinen Paladinen dagegen? Nichts. Lieber will er auf seine blöde Festung aufpassen. Seine Vorgesetzten hätten ihm gesagt, er solle auf seinen Posten ausharren. So ein Blödsinn. Wenn ich Kommandant wäre, würde ich das nächste Schiff, das hier einläuft, nehmen und Vanguard unterstützen. Aber wer hört schon auf einen einfachen Soldaten?
No dobrze, moi drodzy, mamy pierwsze zadanie. Nasz główny bohater chciałby zostać paladynem. Całe życie marzyłem, by zostać paladynem, ale to muszę udowodnić sobie. Zrobienie tego na Atanos jest wręcz niemożliwe, ponieważ podczas ciągłej wojny z orkami tu nic się nie dzieje. A to znaczy, że po prostu muszę znaleźć sposób, aby się stąd wyrwać. Tak, to jest nasze główne zadanie, wydostać się stąd. Mamy kuferki, one się nam przydadzą, ale później. Nie możemy też stąd wyjść, co ciekawe. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tak, będzie nam towarzyszyła męska Iwona. Jezu, jak to brzmi. Masakra. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Ale myślę, że jest to na tyle oryginalne i momentami będzie zabawne, że warto. Cześć, Ginter. Czemu ty śpisz tutaj i czemu jesteśmy zamknięci tylko oboje? Cholera, co się dzieje? Witaj, Ginter. Stój. Zanim wypowiesz chociaż słowo, chcę ci wyjaśnić jedną rzecz. I co, powiesz coś w końcu? Jeśli myślisz, że otworzę ci te drzwi, to głęboko się mylisz. Więc nawet nie próbuj mnie błagać i prosić, jasne? Okej. Co tu się właściwie dzieje? Dlaczego mnie tu zamknięto? Straciłeś pamięć, czy co? Tak, na to wygląda. No, więc mam tu coś, co ci odświeży pamięć. Zostałeś aresztowany, a ja mam cię pilnować. Aresztowany. O, inno się dlaczego. No, a jak myślisz? Ponieważ znów zasnąłeś na służbie. Ach, oczywiście. Wszystkiemu jest winny ten idiotyczny harmonogram. Ciągle ta nocna służba. Mnie też się to nie podoba, ale bądź co bądź. Bruno, kapitan twierdzy, jest bardzo na ciebie zły. I masz szczęście, że tylko na tym się skończyło. Więc teraz już znasz przyczynę. To co robić? Nie, z wyjątkiem tego, że odsiedzisz tu wyznaczony czas. I jak długo mam tu siedzieć? Cały dzień, a może i nawet cały tydzień, pojęcia nie mam. Po prostu wspaniale. Co powiesz na to, że dam ci trochę złota za klucz? Brzmi obiecująco. A ile złota zamierzasz mi dać? Powiedzmy, że 15 sztuk złota. 15 sztuk złota. Ha ha ha. Widzę, że chcesz więcej. Więc dam 20. Ho ho ho. Oczywiście, 20 sztuk złota. To już trochę lepiej. Nie śmiej się tak głupio. 50 sztuk złota. Ale to moje ostatnie słowo. Zabawny jesteś. Dawno się tak nie uśmiałem. Ha ha ha, to naprawdę było śmieszne. Przestaniesz się w końcu śmiać. Co teraz? Pozwolisz mi wyjść? Choćbyś zaproponował mi 100 albo nawet 200 sztuk złota, nie. A wiesz dlaczego? Ponieważ Bruno zederze ze mnie skórę, jeśli wypuszczę cię bez rozkazu. Zapomnij o tym, Roland, i przyjdź do mnie wtedy, gdy skończy się twoja kara. No i dobra, możemy się z nim... Jedna z tych głupich bestii. Tak, szczurek. Jedna bestia mnie. Dobra, tam już słychać jakichś ludzi. Moi drodzy, areszt. Zaproponowałem Ginterowi złoto w zamian za klucz, ale okazało się, że nie można go przekupić. Ginter jest bardzo uparty. Co mam robić? Nic. Możemy sobie otworzyć naszą piękną sakiewkę. Mamy na sam początek eliksiry życia. I tutaj od razu wam powiem, pijemy je. Na tym polega ta gra, że będziemy... w ogóle też taka rzecz. Nie dostaniemy tutaj punktów za każdy poziom, jeżeli chodzi o życie. Więc musimy sobie radzić, ucząc się życia, albo jakieś inne rzeczy. Ginter, jeszcze raz. Wypuść mnie natychmiast, Ginter, albo... Albo co? Pobiję cię i zabiorę klucz. Co, Roland? Ty naprawdę mi grozisz. Ty tak poważnie. Oczywiście. A teraz dawaj klucz. Poza tym, że w żadnym wypadku nie masz ze mną szans, chcę ci coś powiedzieć. Wszystko, co zrobisz, będzie mieć konsekwencje. Mam nadzieję, że się rozumiemy. W każdym razie nie mam klucza na zewnątrz, ale tylko z sąsiedniego pomieszczenia. Cóż, teraz już o tym wiesz. Powinienem przespać się kilka godzin. Tym szybciej zakończy się areszt. No i dobra, którą mamy godzinę w grze? Właśnie, tu wam jeszcze nie pokazałam. Mamy bardzo dużo umiejętności. I tak dalej, areszt. Ginter ma klucz tylko do sąsiedniego pomieszczenia, ale i tak nie chce mi go dać. Grożenie pobiciem go nie wystarczyło. Wygląda na to, że rzeczywiście muszę tu odsiedzieć całą karę. Nie będziemy sprawdzać, jak Ginter jest dobry w walce, bo to widać. Zresztą, więc... chodźmy po prostu spać.
Nie mam ani klucza, ani wytrychu. Dobra, na razie nic nie zrobimy. Nie sprawdziłam, która jest godzina. 9:00. To jak się prześpię do 3:00, to może wyjdziemy stąd? Nie wiem. Halo? Mogę wyjść, Ginter, czy nie za bardzo? Mogę w końcu wyjść. Przecież nic nowego. Ach, tak. Możesz wyjść, twoja kara się skończyła. Więc daj mi klucz. Jak już ci powiedziałem, mam tylko klucz od sąsiedniego pomieszczenia. Inny zapewne można znaleźć gdzieś w pobliżu, za tymi drzwiami. Ale może ci się poszczęści i ktoś otworzy ci te drzwi. Ty wciąż widzisz w tym coś zabawnego. Przestań, jakoś nigdy ci nie przeszkadzało kilka godzin odpoczynku, czyż nie? Teraz możesz się dowiedzieć, co tam nowego na ETH Anos. Co? Jest coś nowego. Spytaj lepiej kogoś innego. Ja mam ważniejsze sprawy. Aha, prawie bym zapomniał, oto klucz. Nie wiem, ty mi powiedz. Dobra, Ginter, no to wychodzimy. Sąsiednie pomieszczenie, jak widzicie, bardzo dużo itemów, dużo kuferków na przyszłość do otworzenia. No, na przyszłość to dobrze powiedziane. Mamy rzeczy, zabierzmy je sobie. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Okej. Okay. Dobra. W tym skrzynia z żywnością. Co tam może być? Nie mam pojęcia. Zaraz. Wcale. Pod skrzynią coś było. Ano było. Mamy kluczyk. To takie łatwe. Nie, to tylko klucz od kufra. Ale od którego? Ojej, dobra. To za chwilę. Mamy skrzynkę z prowiantem. Spoko. No i co? Czy Ginter śpi? Niestety nie śpi. To bardzo niedobrze. Musimy się przekimać do takiej godziny, żeby spał, ponieważ ten kluczyk jest do jego kufra. A on niestety da nam w pierdol, jeżeli go dotkniemy, co jest w ogóle absurdalne. Do północy śpisz? Śpisz. Dobrze. Czy ja się potrafię skradać? Nie. Nie potrafię się skradać. Siema, kufer Gintera. Mamy pieniążki, wodę, gin i klucz do zamka. Skonfrontujmy to z naszym kolegą. Siema, Ginter. Co masz do powiedzenia na ten temat? Znalazłem taki klucz. Ach, tak. Wygląda znajomo. Przypuszczam, że jest z komnaty sypialnej. Skąd mam wiedzieć? I on był w twoim kufrze. Ach, to tam był. No, to wszystko w porządku. Przestań. Przyznaj się w końcu. Specjalnie go schowałeś, czyż nie? Dobra, dobra, poddaję się. Co się tak rzucasz? To było tylko trochę zabawy wśród towarzyszy. Tak naprawdę to było niepoważne. Właśnie. No i dobra. Krótko mogliśmy go zbesztać za to, co zrobił. No, a my możemy przejść dalej. Tam już coś widać, że jest coś po drugiej stronie. Siemano, widzę jakichś nowych ludzi. Wow, to coś nowego. Mamy pióro do pisania, jest też stół pisarski. Podwójny tytoń jabłkowy. Siemanko. I zabieramy jedzonko. Witaj, Hins. Nie mogę z tobą gadać? Naprawdę? No to nie. To może Kunz? Tu będzie niezła jazda, moi drodzy. Witam. Mogę o coś spytać? Nie, lepiej spytaj Hinsa. No i tak będziemy teraz żyć sobie, nie? Witam. Mogę o coś spytać? Nie. Spytaj lepiej Kunza. Tak, będzie fajnie. Spytałem Hinsa i powiedział mi dokładnie to samo. Tak. Więc mamy problem. A dlaczego? Dlatego, że z nas dwóch, on jest mądrzejszy. Zdecydowanie nie mogę ci pomóc. Więc lepiej spróbuj jeszcze raz z nim porozmawiać. Hej, ty. Kunz przysłał mnie z powrotem do ciebie. Że jak? Co za bzdury. Wybacz, ale cię nie rozumiem. Cóż, z nas dwóch Kunz jest mądrzejszy. Nie jestem w stanie ci pomóc. Więc lepiej porozmawiaj z nim jeszcze raz. No dobra. Heinz znowu skierował mnie do ciebie. Czy on zupełnie stracił rozum? Powinieneś natychmiast jeszcze raz z nim porozmawiać. W końcu mnie wysłuchaj. Co się tak drzesz? Nie jestem głuchy. No, to już zapytaj, o co tam chciałeś. Ale mówię ci, że nie będę w stanie ci w niczym pomóc. Jak mogę stąd wyjść? Zdaje się, że się myliłem. Mogę ci pomóc. Świetnie.
Więc jeszcze raz. Jak mogę stąd wyjść? No, przez drzwi. Coś jeszcze. Ale drzwi są zamknięte. Drzwi są zamknięte. Mówiłem ci, że nie będę mógł ci pomóc. Lepiej spytaj o Tokinza. Ci bracia są porypani, nie? Kunz nie może mi pomóc. I co? Po co mi to mówisz? Jeżeli on nie mógł ci pomóc, to ja tym bardziej nie będę w stanie. Teraz mnie posłuchaj. Chcę się stąd wydostać. Po prostu wyjść. Więc wychodź. Nie mogę. Drzwi są zamknięte. Ach, w takim razie nie mogę ci w niczym pomóc. Idź do Kunza. Witaj. Na pewno. No na pewno. A dlaczego, właściwie, jesteście tu zamknięci? Ekm. Dlatego, że zostaliśmy aresztowani. Dlaczego tak nagle? Lepiej spytaj o Tokinza. Ja pierdykam, nie? Witaj. To jest ten moment, kiedy gra już nas wystawia na cierpliwość. Kunz mi powiedział, że zostaliście aresztowani. Cóż, tak dokładnie ci nie powiem, lepiej zapytaj Kunza. Z nas dwóch, on jest mądrzejszy. No dobrze, ale dlaczego was aresztowano? Niestety, tego nie może powiedzieć. Aha, wszystko przez to, że spaliśmy podczas nocnej służby. Oto dlaczego. On o tym dobrze wie. Po prostu zapomniał. Albo coś w tym rodzaju. Czasami i najmądrzejsi się mylą. A kto was zamknął? Kto nas zamknął? Nie mam pojęcia. Spytaj lepiej Kunza. Okej. Wiesz, kto was zamknął? Że co? Kainz ci nie powiedział. Niestety, nie. Kim powinien był to wiedzieć. Zrobiliśmy to sami. Co takiego? Sami się tu zamknęliście. Ale dlaczego? I nie mów mi, proszę, że powinienem spytać Kunza. No, nie. To mogę ci powiedzieć. Rzecz w tym, że Bruno, dowódca zamku, wydał nam rozkaz. I tyle. W takim razie powinieneś mieć klucz. Gdzie on jest? Nie wiem. Spytaj lepiej Kunza. Jakbym miała patelkę, to by gościu dostał patelką przez łeb, nie? Kunz powiedział, że sami się tu zamknęliście. Cóż, skoro tak powiedział, to pewnie tak jest. A gdzie klucz? Jaki klucz? Którym się zamknęliście? Ach, ten. Pojęcia nie mam. Spytaj Kunza. On nie wie, gdzie jest ten klucz. Więc rusz głową. Ciszej, ciszej. Lepiej jakbyś. Wystarczy. Możesz pomyśleć i bez niego. No dobrze. Skoro to takie ważne. No i jak, coś sobie przypomniałeś? Nie, niestety, nie. Mam tak sucho w gardle, że nie jestem w stanie o czymkolwiek myśleć. Więc napij się czegoś. Woda mi nie pomoże. Ale butelka mleka. To byłoby dobre dla zdrowia. Skąd ja ci wezmę butelkę mleka? Nie wiem. Najlepiej spytaj Kunza. Lepiej nie. Sam poszukam. Jak chcesz. Na szczęście ja mam butelkę mleka, ale przygotujcie się teraz na najgorsze słowa, jakie ten gościu może powiedzieć, kiedy pije mleko. Bo ja słuchając tego po raz pierwszy i po raz drugi myślałam, że się zżygam. Oto twoje mleko. Smaczne mleczko. No, daj mi się napić. Mam nadzieję, że ci pomoże. Ja nie wiem, czy to ja jestem zjebana, ale dla mnie to brzmi strasznie źle. Ach, dobrze. Więc o czym to rozmawialiśmy? O kluczu. Klucz. Masz na myśli ten klucz. O chłopie. Co? Więc ten klucz miałeś cały czas przy sobie. Na to wygląda. Całkiem o nim zapomniałem. Tak. Więc jeszcze raz powinieneś zapytać Kunza. On z pewnością może ci pomóc. Powiedz mi, czy ty w ogóle cokolwiek umiesz? Tak, oczywiście. Jeszcze będąc chłopcem umiałem bardzo daleko skakać. A z czasem nauczyłem się przeskakiwać nawet szerokie przepaście. Moi rówieśnicy ciągle próbowali ze mną współzawodniczyć. Ale zawsze ucierałem im nosy. Akrobatyka to sprawa naprawdę niesamowita i zabawna. Możesz nauczyć mnie akrobatyki. Oczywiście. Dlaczego by nie? Dobra, ja punktów nauki chwilowo nie mam żadnych. No nie, nie mam. Cześć Kunz, powiesz mi coś jeszcze, stary? Nie. No to dobra, wychodzimy w takim razie dalej.
Przed nami, moi drodzy, będą kolejne rozmowy niestety, ponieważ musimy porozmawiać z dowódcą tutaj, z Bruno, który nas zamknął. On już, jak widzicie, się czai, żeby ze mną zagadać. Mamy mapę Atanos oraz klucz do zamka w koszarach, czyli tutaj do jedyneczki. Ja myślę, że dobrym pomysłem byłoby się przespać do samego rana. No może nie do świtu, Chryste, dobra, do rana. Myślę, że będę te dialogi troszeczkę przyspieszała w programie, dlatego że ta Iwona dosyć wolno to czyta i zajmie nam to milion lat, jakbyśmy potem chcieli coś ogarnąć. Mamy dwóch zbrojnych, z nimi nie pogadamy, ale jest Bruno. On nam wyjaśni co i jak. Za króla. Witaj, kapitanie. I ty witaj, Rolandzie. Jak tam w areszcie? Normalnie. Zasłużyłem sobie. Są jakieś nowe wieści? Tak, Rolandzie. Są wieści. Niespodziewane wieści. Tak. Co takiego? Niech Ralf ci o tym opowie. Nie mam teraz czasu na długie wyjaśnienia. Chcę tylko jedno powiedzieć, brama zamku przez pewien czas będzie zamknięta. Dlaczego? Rozkaz Marboda. Więcej nie mogę powiedzieć. Mhm. Są jakieś nowe rozkazy? Nie, Rolandzie. Mam ci tylko przekazać wiadomość od Marboda. Dostęp do czerwonej kopalni pozostaje dalej zamknięty, ze względu na niebezpieczeństwo zawału. Cóż, to już wiem. Wiesz. Ale zawsze znajdzie się kilku głupców, którzy chcieliby szukać złota. Pomimo tego, że od kilku dobrych lat już nic tam nie ma. No i? Są jeszcze jakieś wieści? O tak. Poziom dyscypliny w zamku spada z każdym dniem. Zbrojni pętają się po całym zamku bez zajęcia. Nikt nie zawraca sobie głowy pełnieniem służby. I dlatego postanowiłem zrobić porządek. Od dzisiejszego dnia, czas służby zostaje podwojony dla każdego zbrojnego. Dotyczy to również ciebie, Rolandzie. Zrozumiałeś? Kiedy w końcu otrzymam nowy pancerz? Ile razy mam ci to powtarzać, Rolandzie? Dopiero po ukończeniu podstawowego szkolenia, dostaniesz nowy pancerz zbrojnego. Ale takie szkolenie trwa kilka lat. Tak. Jak wiesz, ciągle brakowało mi czasu na szkolenie rekrutów. Stale musiałem się zajmować wymianą wiadomości z Myrtaną. Ale teraz, skoro już spytałeś, mam trochę wolnego czasu. Czy to oznacza, że możemy zacząć szkolenie? Tak. Ale wszystko w swoim czasie. Jeśli chcesz jak najszybciej zakończyć szkolenie, to teraz jest odpowiedni na to czas. Oczywiście, pod warunkiem, że masz wystarczająco dużo doświadczenia. No i... Jezu, nie chciałam tego. Co ze szkoleniem, kapitanie? Nie ma problemu. Mogę cię wyszkolić w walce jednoręcznym mieczem i w strzelaniu z kuzji. Mogę ci również pokazać, jak stać się silniejszym i zręczniejszym. Ale władania dwuręcznym mieczem ani ja, ani nikt inny cię nie nauczy. Tu na ETH Anos tylko paladyni mogą się tego uczyć. Dlaczego na ETH Anos tylko paladyni mogą być szkoleni w walce dwuręcznym mieczem? Nie wszędzie tak jest. Rozkaz Marboda. Uważa on, że zbrojni i tak praktycznie używają tylko jednoręcznej broni. Walki dwuręczną bronią uczy w zamku Herbrand, który już ma wielu uczniów wśród paladynów. Dlatego. Zresztą, jak już powiedziałem, całej reszty mogę cię nauczyć. Po prostu mi powiedz, co konkretnie chcesz poćwiczyć i zaczynamy. Dobra, odnośnie tego szkolenia, to jest bardzo ważny moment tutaj właśnie w grze, w tym pierwszym rozdziale, dlatego że musimy się nauczyć konkretnych umiejętności na konkretnym poziomie. Żebyśmy mogli dalej iść z fabułą, żebyśmy dostali nowe zadania poboczne i tak dalej, więc to jest bardzo ważna rzecz i najpierw się skupimy na tym, nie na otwieraniu zamków, ponieważ zaraz się trafi osoba, która będzie nas mogła tego nauczyć, ale to nas będzie kosztować aż 10 punktów, a na spokojnie możemy później się nauczyć otwierania i wykorzystać do zadań plus przed wypłynięciem tutaj wszystkich okraść. Dlatego najpierw się skupimy faktycznie na tym szkoleniu i zapytajmy, co musimy zrobić, żeby ono dobiegło końca? Kiedy moje szkolenie dobiegnie końca? Kiedy podniesiesz swoją umiejętność władania bronią jednoręczną i strzelanie z guzi do 10% każdą? A także potroisz swoje wskaźniki siły i zręczności, to zbliżysz się do celu. Zbliżę. To tego jeszcze nie wystarczy. Do szkolenia niezbędne ci będzie przygotowanie teoretyczne. Sama praktyka nie wystarczy. Na ETH Anos jest trochę ksiąg, w których możesz znaleźć dużo pożytecznych informacji w tym temacie. Przeczytaj księgi o walce bronią jednoręczną, strzelaniu z kuzji, zręczności i sile.
Kiedy opanujesz teorię i praktykę na niezbędnym do zakończenia podstawowego szkolenia poziomie, to dostaniesz nowe wyposażenie. Gdzie mogę znaleźć te księgi? Tego, niestety, nie wiem. Od ostatniego szkolenia minęło już sporo czasu. Więc będziesz musiał poszukać ich sam. Wybacz. A jeśli ksiąg już nie ma na wyspie? Słyszę o tym. Albo chociaż jednej z nich. Śmiem wątpić. Być może któryś ze zbrojnych wziął jedną z ksiąg, by ją przeczytać, ale żeby tak całkiem zniknęły, to mało prawdopodobne. No, głowa do góry. Jestem pewny, że szybko je znajdziesz. Dobra. Tutaj na razie nic nie zrobimy. Możemy porozmawiać z Herbertem, ale szczerze nie chce mi się. Możemy też się przejść tutaj po mapie i się zorientować, co gdzie jest. To nie jest głupi pomysł. Tam jest jakiś kluczyk nawet na dole. Dobrze. Tu jest zbrojownia. Lepiej tutaj nie narozrabiać. Jak widzicie, te rzeczy są aż na pomarańczowo. Zaczniemy tutaj eksplorację. O, to mogę zabrać. Pod F10 był szybki zapis. O, proszę bardzo. A nie, jednak się ktoś wkurwił na mnie. Tak, pod F12 jest szybki wczyt i robi się automatycznie zrzut ekranu. Muszę to ogarnąć, bo to wygląda trochę komicznie. Zacznijmy może zwiedzanie tej wieży od góry. Powinno nam pójść wtedy w miarę sprawnie to wszystko. Powiem tak, dialogów na początku jest dosyć dużo, szczególnie z jedną osobą, ale też nie ma co przesadzać z ilością tych dialogów, wcale nie jest ich aż tyle. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tak, pierwsze drzwi są dla nas zamknięte. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Drugie również. A tutaj czasami paladyni biegają jak wariaci, bo oni chcą się tam wyżej dostać po prostu, a mają problem. Witam serdecznie. Tutaj będzie pierwsza książeczka. Podstawy walki jednoręcznym mieczem. W kwaterach paladynów, można tak powiedzieć. Tych ważniejszych ludzi. Więc pierwszą książkę mamy już z głowy. I tak, chodźmy dalej. Myślę, że jeszcze tutaj parę dialogów nas czeka na pewno. Mogę otworzyć drzwi? Mogę. Tutaj będzie pan kucharz. Gdzie on jest? Akurat przy tym stole sobie stoi. Jak dobrze pójdzie, to uda nam się mu ukraść rzeczy sprzed nosa. Okej, on się nie skapnął, więc mamy szczęście. Możemy sobie więc tutaj poszperać. Mamy też tutaj opcję gotowania, podobnie jak w Kronikach Myrtany. Zapiszmy sobie, żeby mnie nie przyłapał na tym, co ja tutaj robię. Ponieważ może on nas przyłapać niestety, a te rzeczy na pewno nam się przydadzą na sam początek gry. Super, okradliśmy pana kucharza. Może od razu z nim również pogadam. Cześć, Jonathan. Witaj. Bardzo masz fajny fryz. Witaj, Jonathanie. Wszystko w porządku. Witaj, Rolandzie. Dziękuję, że pytasz. Wszystko w porządku. No, prawie wszystko. O co chodzi? Czy czegoś ci brakuje? Mięsa ścierwojadów. Soczystego, smacznego mięsa ścierwojadów. No i trochę mięsa kretoszczurów też by się przydało. Nie wyobrażasz sobie, jaki w garnizonie jest popyt na mięso. No, mimo wszystko my nie dostaliśmy na to zadania. To jest trochę dziwne. Zupa cebulowa. Kompot z gruszek, zupa marchewkowa i zupa ziemniaczana. Te przepisy warto kupić, na pewno przed wyruszeniem dalej. Ale na razie tego nie potrzebujemy. Myślę, że to w przyszłości. Od razu sobie otwórzmy te worki, żeby nie robić tutaj sobie syfu. Dlatego, że później, jak będziemy mieli taki napchany cały ekwipunek, to będzie nam się ciężko po nim poruszać. Tytoń grzybowy to już nie do otwarcia. Beczka jabłek jeszcze. Dobra, chyba mamy wszystko pootwierane aktualnie. Jest książeczka, na razie jej nie będę czytać. Chociaż byśmy dostali chyba za to expa. Mamy już pierwszą rzecz, czyli jest gulasz do siły. Zastanawiam się, jakby pod kogo grać, wiecie? Bo to jest bardzo tutaj zawiła sprawa. Okej, a tutaj widzę, nikogo nie ma, oprócz Tankreda. Możemy z nim pogadać. W sumie, jak już tutaj jesteśmy. Witaj, Tankred. Wszystko w porządku. Tak, Rolandzie. Dzięki, że pytasz. Aha, i to tyle, stary? Wszystko w porządku.
Tak, Rolandzie. Okej, dobra, no to idź dalej spać. Myślałam, że coś jeszcze sobie podyskutujemy, ale wygląda na to, że nie. No i tak, mamy zbrojownię. Siema rycerzu, a tutaj jest Kuno. Witaj, Kuno, strażniku arsenału. Co słychać? Zostaw swoje błyskotliwe uwagi dla siebie, Rolandzie. Naprawdę, moje nerwy są u kresu wytrzymałości. Jeśli chcesz kupić lepszą i nowszą broń, to po prostu zapytaj mnie, ale bez zbytecznych ozdobników. Ale za darmo nic ode mnie nie dostaniesz, pojałeś. A co się tyczy wiszących tu w zbrojowni mieczy, trzymaj się od nich z daleka, jasne. W przeciwnym razie będą duże problemy. W przypadku kradzieży nie znam się na żartach. Możesz powiedzieć, dlaczego jesteś dzisiaj taki rozdrażniony? Nie, nie mogę. I więcej mi już nie przeszkadzaj swoimi pytaniami. No dobra. Pokaż mi swoje towary. No i tak, on ma eliksiry życia. Aż 10 tych eliksirów ma, czyli potrzebujemy 5000. Cynne kamienie szlachetne, to się też może przydać jako książeczka. Pióry do strzał, chciałam powiedzieć, matko, pióra. Szpada oficera, podzręczność, naprawdę bardzo przyjemna broń na początek wygląda na to. Ja się naprawdę bardzo solidnie zastanawiam, pod kogo grać. Kości do gry, to nam się przyda, więc możemy sobie od razu wziąć. Myślę, że książka o cennych kamieniach też warto będzie sobie już teraz przeczytać. Więc po pierwsze, załóżmy sobie kości, one są jako amulet, ale mamy tutaj właśnie kości do gry, możemy sobie pograć. Cenne kamienie szlachetne, stare opowiadania przekazują nam, że na dnie Morza Atanosu znajdę kamienie szlachetne. Oczywiście dotychczas znaleziono ich niewiele. Prawdopodobnie jest tylko jedno lub dwa miejsca, gdzie można je znaleźć, ale gdzie ich szukać? Poszukiwacz poinformował, że znalazł kamienie szlachetne w miejscach, gdzie było bardzo głęboko. Wobec tego trzeba pływać wokół wyspy i szukać miejsc, które znajdowały się płytko. Wtedy z niedużą wytrzymałością można znaleźć złoża. Giselbert, magister sztuk. Możemy od razu mu tą książkę w sumie odsprzedać, ponieważ już ją przeczytałam. Tak, mamy niepamięć i mamy sen. Być może warto będzie z tego w przyszłości skorzystać. Tu są kiepskie, szerokie miecze. Tak się tylko przyjrzę, co tu jest. Spoko. Tutaj również kiepski, szeroki miecz. Tu jest jakiś item w ścianie. I pogrzebacz. Tu jest zwykły rycerz. Spoko. I kwarcyt. Fajnie. Chodźmy więc dalej. Mamy Olivera. Z nim też trochę możemy pogadać. Witaj. Witam. Mogę ciebie o coś spytać. Witaj. Co chcesz wiedzieć? Słyszałem, że przypłynął tu statek. Tak, to prawda. Ale nie mogę o tym mówić. Polecenie Marboda. Powiem tylko, że pod groźbą surowej kary wszystkim zabroniono wchodzić na okręt. Nie pytaj, dlaczego. Niczego więcej nie mogę ci powiedzieć. Lepiej pogadaj z samym Marbodem. Może złagodnieje i coś ci o tym powie. Wtedy byłby to pierwszy przypadek w historii, kiedy Marbod powiedział coś więcej, niż uważał za potrzebne. Tak czy inaczej, dziękuję ci za radę. Nie ma za co. Powodzenia. No i dobra. Wiecie co, wrócimy się tam jeszcze, dlatego że możemy zejść niżej i tam będziemy mogli zdobyć questa. Co prawda wykonamy go dopiero później w grze, ale będzie to okej, w porządku. Fajka Marboda, to nam się przyda do zadania. A my chodźmy tutaj, mamy więzienie. Możemy sobie chyba te itemy zabrać tutaj, z tego co pamiętam. Tutaj Rajmund się nie pluje na nas. Spoko. Jest też kuferek, ale nie umiemy otwierać zamków. Kufer Rajmunda. Tam jest więzień, ale jak widzicie, mam do niego trochę za daleko. Jest też pulpicik. Prawo Atanosu. W każdym kupisku ludzi ich zachowanie reguluje się prawem, bądź to w twierdzy, w wiosce lub gdziekolwiek indziej na wyspie. Każde przestępstwo przeciw innemu człowiekowi podlega karze. Zabrania się wszczynania bójek oraz brania w nich udziału. Złodziejstwo jest złamaniem prawa i podlega karze. Owce także znajdą się pod ochroną prawną. Człowiek, który pobił lub zabił drugiego człowieka, będzie sądzony na miejscu. Można uniknąć więzienia, płacąc wysoką grzywnę. Ofiary dokonanego przestępstwa zwracają się do komendanta zamku z żądaniem ukarania winnego i wymierzenia sprawiedliwego wyroku. Każdy, kto stał się ofiarą przestępstwa lub był jego świadkiem, nie powinien milczeć. Jest określona kategoria ludzi, o którą prawo się nie troszczy. Są to bandyci i najemnicy.
Myślę, że warto te rzeczy czytać, ponieważ jest to jednak inna wyspa, prawda? I jakieś inne obyczaje. Witaj, Raimund. Witaj, Raimund. Wszystko w porządku. Nikt nie uciekł. A, to ty, Roland. Oczywiście, że wszystko jest w porządku. I będzie w porządku, dopóki jestem tu strażnikiem. I mi więźniowie nie uciekają. Jasne. Jedynym moim problemem jest to, że ostatnio źle sypiam. Dlaczego źle sypiasz? Z powodu tych przeklętych chrząszczy, które opanowały cały zamek. Chrząszczy. Tak, tak, chrząszczy. Każdej nocy słyszę ich brzęczenie. To doprowadza mnie do szału. Byłem pewny, że zabiłem wszystkie, które udało mi się odnaleźć. Ale najwidoczniej kilka sztuk zdołało się gdzieś ukryć. Na Innosa. Jestem gotowy zapłacić 100 sztuk złota temu, kto przywróci mi możliwość spokojnego snu w nocy. Czym zajmuje się więzień? A czym on może się zajmować? Siedzi i gapi się na kraty. I jeszcze długo będzie musiał to robić, zanim zostanie zwolniony. No i dobra, czyli mamy, moi drodzy, pierwsze zadanie, sen Raimunda. Więzienny strażnik Raimund nie może zasnąć z powodu panoszących się po zamku chrząszczy. Już teraz rozumiem, dlaczego ostatnio woli spać w lochu. W sumie Raimund jest gotów dać 100 sztuk złota temu, kto go od nich uwolni. Chrząszcze powinny przebywać gdzieś w górnym budynku, w najgorszym razie w starej bibliotece. One są w starej bibliotece, na razie nie mamy tam dostępu. Podstawowe szkolenie. Aby ukończyć podstawowe szkolenie, muszę ćwiczyć z Brunem walkę bronią. Tak. Jesteśmy na dobrej drodze. Myślę, że zanim jeszcze będziemy zmierzać w inne miejsca, to warto by było przejść się do tego Herberta. Chyba tak miał na imię. Dlatego, że on powinien mieć książkę, która będzie nam potrzebna. A ja z przyzwyczajenia nie tuptam tak szybko. Witaj, Herbert. Ty jesteś strasznie niemiłym pasożytem. Ale ty masz książeczkę, z tego co pamiętam. Witaj, Herbercie. Jak sprawy? Jak twoje szkolenie? Czego ty chcesz, Rolandzie? Przestań zawracać mi głowę, rozumiesz? Spokojnie, spokojnie, po co te nerwy? Chciałem tylko wiedzieć, co tam u ciebie. Nie twoja sprawa, człowieku, jasne. U mnie wszystko w porządku, po prostu wspaniale. Zadowolony. Ale kiedy zaczynają przychodzić do mnie z różnymi bzdurami, robi mi się gorzej. Rozumiesz. Tak, tak, rozumiem. Herbercie, jak szkolenie? Nie twoja sprawa, człowieku. A będziesz tak dalej mi przeszkadzać, to może cię coś przykrego spotkać. Rozumiesz? Rozumiem, rozumiem. Dobra, czyli widzę, że ja się od kogoś trzeciego dowiem o tym. Mamy jeszcze Flinta, cześć. Witaj, Flint. Wszystko w porządku. Witaj, Rolandzie. A dlaczego ma być nie w porządku? Jak dotąd jest dobrze. A przy okazji, coś mi się przypomniało. Jeśli ktoś zechce ponownie umieścić cię na nocnej straży, po prostu daj znać dobremu Flintowi. Wiesz, że lubię robić nocne zmiany. To dla mnie żaden problem. Dziękuję, Flint. Czyżbyś był jedynym, którego nie złości ten idiotyczny harmonogram wart? Nie ma za co, Rolandzie. Dla mnie nocna warta to przyjemność. Dlaczego tak bardzo lubisz nocne warty? Tobie powiem z przyjemnością. W nocy jest zawsze cicho i spokojnie. To jedyny czas, kiedy się wyciszam i kiedy nikt mi nie wydaje uciążliwych rozkazów. I każdego ranka po służbie mogę spokojnie iść spać, podczas gdy wy musicie wstawać rano i iść do różnych zajęć. Dlatego dla mnie najlepsze są warty nocą. Hehe. To jest, moi drodzy, troszeczkę taki pstryczek w naszą stronę, żeby się troszeczkę Flintowi przyjrzeć. Ja wam nie będę nic zdradzać, ale on nie jest taki w 100% sterylny. Kto tutaj śpi? Zwykły zbrojny, czyli Ginter jest gdzieś na służbie, coś robi. Przejdziemy sobie tutaj tymi pokojami, bo być może ktoś tutaj jeszcze jest. No nie, nie ma nikogo. Ja tak troszeczkę się zbieram do tego, żeby tak szybko nie schodzić na dół, bo tam nas czeka bardzo długa rozmowa. Cześć, Ginter. Witaj. Masz coś nowego do powiedzenia? Co słychać? Dobrze. Nawet bardzo dobrze. Przecież mnie jeszcze nigdy nie aresztowano, hehehe. Ale nam tutaj chłop robi pstryczki. No i jak? Nie mam pojęcia. Spytaj lepiej Kinza. Ty nie masz, chłopie, rozumu chyba w ogóle. Masakra, nie? Mamy Bruno i Hinza.
Siema, Chiz. No i jak? Pojęcia nie mam. Spytaj lepiej Kuenza. Nie, ci bracia są świetni. Witam. Siema, Bruno. W sumie moglibyśmy przeczytać tą książkę. Prawda jest taka, że i tak będziemy musieli to zrobić i nie ma w sumie odpowiedniego momentu na to, kiedy to zrobić. I tak tutaj nie uda nam się za bardzo progu przebić chyba, bo tyle tych punktów raczej nie nazbieramy. Więc moglibyśmy przeczytać tą księgę. Podstawy walki mieczem jednoręcznym. Ile żeśmy dostali procent? No 3% za to dostałam. A teraz możemy jeszcze dostać więcej expa. W sprawie szkolenia. Tak? O co chodzi? Przeczytałem księgę o władaniu jednoręcznym mieczem. Świetna księga, nieprawdaż? Też ją w swoim czasie czytałem i bardzo mi pomogła w moim szkoleniu. Bardzo dobrze. Tak, trzymaj. Ach tak, żebym nie zapomniał. Zostaw ją lepiej u mnie. Dobra. No to co, dostaliśmy troszeczkę punktów doświadczenia za to, brzmi naprawdę fajnie. Możemy iść dalej. Tu jest Flint i Herbert. Na górze nic nie ma, tam są urwane schody. I tutaj będzie na nas czekał Ralph, tylko że z nim jest bardzo dużo rzeczy do gadania. I nie wiem, czy to robić jeszcze dzisiaj. W sumie moglibyśmy mieć typa z głowy, nie? Witaj, Rolandzie. Jak ci się spało? Nieźle, Ralph. A tobie? Grzechem byłoby narzekać, wyspałem się znakomicie. Dziękuję. No jak? Ciężko było w areszcie. Lepiej nie pytaj. A czort z tym. Słyszałeś może ostatnie wieści? Od kiedy wyszedłem z aresztu, nikt mi jeszcze nic nie powiedział, coś się stało. Ale co miałoby się stać? I tak niewiele się dzieje na ETH Anos. Więc zgaduję, wilki znów ukradły kilka owiec lub zbytnio się poczuły i zbliżyły do wioski. Nie zgadłeś, coś zupełnie innego. A może Marbot ma nowe zadania, a wy wszyscy jesteście bardzo zajęci. Nie jestem tego pewny, ale zdaje się, że nowych zadań nie ma. Więc o co chodzi? Nie wygląda to ciekawie. A może Marbot przedstawił rozsądny plan podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Zniósł nocne patrole. To zbyt piękne, aby było prawdziwe. Wierzysz, że to kiedyś nastąpi? Z pewnością nigdy. Chciałbym wiedzieć, komu zawdzięczamy te nocne służby. Poprzednikowi Marboda. O ile wiem, to on wprowadził ten harmonogram. Na pewno jakiś urzędnik, nie mający pojęcia o żołnierskim życiu. Haha. To zupełnie prawdopodobne. Ale wracając do wieści. Powiedz mi, o co chodzi? Do naszego portu wpłynął okręt. Statek. Cóż, to coś nowego. Ostatnim statkiem zakotwiczonym na ETH Anos była Esmeralda, dowodzona przez Lorda Hagena. A było to kilka miesięcy temu. Kto tym razem do nas zawitał? Też jest okrętem wojennym króla. To Albatros pod dowództwem Lorda Baldwina. Przypłynął prosto z Engardu. Z Engardu. I co u nich nowego? Miasto nadal jest w oblężeniu. Co robią orkowie? Och, tylko nie zasypuj mnie pytaniami. Wszystko na próżno, bo nic nie wiem. Dlaczego? Jeszcze nie rozmawiałeś z załogą statku? Nie. Nam surowo zakazano wchodzić na statek. Godzinę temu, jak tylko okręt przykumował, Marbot i jego ludzie weszli na jego pokład. Niedawno wrócili, a paladyn Oliver ogłosił, że wstęp na statek został zamknięty. Wejście tylko za zgodą Marboda. A Oliver wymienił przyczynę tego zakazu. Znasz Marboda, on nigdy nie tłumaczy swoich poleceń. I teraz, jak zwykle, robi z tego wszystkiego wielką tajemnicę. W każdym razie, Bertrand i jeszcze dwaj paladyni na przystani strzegą wejścia na statek. Jeśli jednak ktoś spróbuje wejść, to będzie z nim krucho. Tak nam powiedziano. Słyszałem, że Lord Baldwin wysłał kilku swoich paladynów do Marboda na negocjacje. Ale nie mam pojęcia, o czym będą rozmawiać. No, może od tych chłopaków wyciągniemy, co się dzieje w Engardzie. Też jestem ciekaw, po co Albatros tu zakotwiczył i jaki jest jego dalszy cel. Ale przypuszczam, że jest to wielką tajemnicą. Są jeszcze jakieś wieści? Nie, prócz tego, że znów słyszałem dziwne dźwięki, które dochodziły z górnego pomieszczenia w wieży. Dość straszne dźwięki. Aha, znowu nasz tajemniczy alchemik. Ciekawe, czym on tam się zajmuje. Też bym chciał to wiedzieć. A może i nie. Mimo wszystko, lepiej nie zadawać się z tym gościem. Dlaczego? Obawiasz się go?
No, bo przy nim czuję się jakoś nieswojo. On mnie nieco przeraża. Anusz służy Beliarowi. Posłuchaj, gdyby tak było naprawdę, to paladyni nie wpuściliby go tutaj. Paladyni. No, to tylko Marbot, Oliver i Herbrand. Pozostali niezbyt utrzymują z nim kontakty. Ze zbrojnych, tylko Bruno czasem zachodzi do niego, aby wziąć kilka mikstur. I cieszę się, że mi nie każą tam chodzić. No dobrze, moi drodzy. Z Ralfem już też mamy pogadane. Czeka nas jeszcze tutaj bardzo dużo rozmów w tej modyfikacji. Szczególnie, że jest to początek jednak. Czerwona kopalnia została tak nazwana z powodu typowego dla Atanosu czerwonego koloru skał. Praca w niej zaczęła się podczas panowania Lorda Sintrama. Dużo wcześniej na wyspie znajdowano złoto, jednak to czas wojny myrtańsko-warandzkiej zaczęto wydobywać je systematycznie. Kiedy po serii nieudanych prób odkryto obfite pokłady złota. Rozwój górnictwa spowodował, że coraz głębiej wgryzano się w skały, aż nastąpiło trzęsienie ziemi, które spowodowało, że kopalnia została opuszczona. Całe wydobyte do tego czasu złoto myrtańskie wysłane do Myrtany. No, poczytamy sobie jeszcze te pulpity. Myślę, że na koniec dzisiejszego odcinka. Zwierzęta na Atonos. Na Atonos żyje tylko kilka gatunków zwierząt. Najliczniejsze są to pielce. W ciągu dziesięcioleci coraz więcej przybywało ich z Myrtany. Jak przepłynęły morze, pozostaje to dla nas zagadką. Oprócz to pielców na wyspie pełno jest szczurów mnożących się ze zdumiewającą prędkością. Chodzą pogłoski, że gdzieś pod ziemią mają ogromne gniazdo, gdzie się rozmnażają. Na wyspie są też wilki, które są postrachem tutejszych owiec i jest ich sporo. Można też spotkać gobliny, krwiopijce, kretoszczury, dziki i ścierwojady. W czerwonej kopalni żyją pełzacze, a polnych bestii na wyspie nie ma. Stare kroniki wspominają o cieniostworach. Uważa się, że ostatni z nich został zabity ponad 100 lat temu, ale ta informacja nie jest wiarygodna, więc pozostaje pytanie, czy one tu w ogóle żyły. No dobrze. Kolejny pulpit. Lord Sintram. W długim szeregu komendantów na Atanos szczególną uwagę należy zwrócić na Lorda Sintrama. Przybył z Geldern i przez długie lata dowodzenia na Atanos wniósł ogromny wkład w historię wyspy. Dzięki niemu twierdza Atanos stała się nie do zdobycia. Dzięki jego energiczności, ostrożności i geniuszowi taktycznemu twierdza wytrzymała podstępny napad warantańczyków. Od tego czasu nikt nie odważył się szturmować Atanosu. Nawet potężna flota orków nie odważyła się podpłynąć do naszych brzegów. I mimo to, że wojna w Myrtanie obraca się przeciwko nam, my dziękujemy Lordowi Sintramowi za spokój na Atanos. Naszej twierdzy nie jest straszny ani sztorm, ani szturm. Chroni nas i w przyszłości i nosie. Marbot Komendant. Okej, kolejne notatki. Zobaczmy, co tutaj możemy się dowiedzieć. Nie mam czasu na takie. Historia wyspy. Dokładne pochodzenie nazwy wyspy nie jest znane. Przypuszcza się, że wyjściowym słowem było imię boga Adanosa. Wskazuje na to starożytny kamienny krąg, który znajduje się w pobliżu wioski. Nie wiadomo, kto zbudował ten krąg i co się z tymi ludźmi stało. Prawdopodobnie opuścili wyspę z powodu głodu, wojny lub jakiejś innej katastrofy. Od samego początku zaludnienia wyspy próbowano na niej znaleźć cenne zasoby naturalne. Są bardzo stare wiadomości o tym, że pierwsi mieszkańcy wyspy kopali głębokie tunele i wydobywali złoto, rudę i siarkę. Zasoby magicznej rudy dość szybko się skończyły, ale siarka i złoto wciąż znajdują się gdzieś we wnętrzu ziemi. No dobrze. To są, myślę, przydatne informacje dla nas. Jako, że poznajemy na nowo tą wyspę, bo to jest nowa wyspa. Gobliny to prawdopodobnie najbardziej perfidni wrogowie, z jakimi może spotkać się podróżnik. Zazwyczaj ukrywają się w jaskiniach, czekając tam na niedoświadczonych poszukiwaczy przygód. Walcząc z goblinami, nie można im pozwolić zbliżyć się do siebie, ponieważ podstawową taktyką goblinów jest okrążenie ofiary. W związku z tym trzeba wciąż się poruszać, nie próbujcie blokować uderzeń, lepiej odskoczyć na bok, wtedy goblin chybi. Potem należy samemu zadać cios. Taka taktyka dezorientuje gobliny. Z jej pomocą i wystarczającą konsekwencją można pokonać nawet duże grupy goblinów. Widzę, że gra nam daje pewne podpowiedzi co do walki. Właśnie czytamy tego rekruta, no nie? Zapasy magazynowe. W związku z tym, że na wyspę dawno nie zaglądały statki handlowe, wszystkie nasze zapasy wyglądają tak. 5 skrzyń tkanin, 12 skrzyń stali, 4 skrzynie z pancerzami, 5 skrzyń skór i wyrobów ze skóry, 10 skrzyń strzał, 3 skrzynie narzędzi, 6 skrzyń z bryłkami i rudy, 15 skrzyń bełtów, 2 skrzynie naczyń, 46 beczek z wodą, 4 skrzynie z winem. Raimund.
No dobra. Wielka bitwa morska. Pod koniec wojny brytańsko-warańskiej starły się dwie wielkie floty u brzegów Atanosu. Wróg przybył pierwszy i od razu rozpoczął desant, jednocześnie ostrzeliwując port z dział okrętowych. Nie spowodowało to znacznego uszczerbku. Próby lądowania także się nie powiodły i wróg ostatecznie musiał zrezygnować. Dzięki roztropnemu dowodzeniu przez lorda Sintrama obrońcy Atanosu wytrwali do przybycia królewskiej floty. Kiedy flota przybyła na pomoc, Warantańczycy ponieśli tak duże straty, że nie otrząsnęli się do końca wojny. Chwała Inosowi. Czy ja to mogę sobie zabrać? Nie, bo ten gościu na mnie się gapi. Przed nami jeszcze 3 pulpity. I myślę, że będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Morska twierdza. Morska twierdza Atanos znajduje się na małej wysepce niedaleko od brzegów Myrtany. Twierdza jest przede wszystkim bazą floty królewskiej, która w ciągu 500 lat z powodzeniem dawała odpór każdym wrogom. Nic dziwnego, że w ostatnich czasach nikt nie odważył się spróbować jej zająć. Obok twierdzy znajduje się nieduża wioska, której mieszkańcy zajmują się rybołówstwem, uprawą ziemi i hodowlą owiec. Przez długi czas na Atanos wydobywano złoto i siarkę. Obecnie w czerwonej kopalni zaprzestano wszelkich działań. Próbowano znaleźć inne złoża, ale bezskutecznie. Kto się na mnie gapi tam? Flint. Okej. No dobra. Orkowie. Na większych wyspach Morza Myrtańskiego, jak również na dalekiej północy kontynentu, w Nordmarze żyje lud orków. Orkowie to duże owłosione istoty, obdarzone ogromną siłą, ale znacznie mniejszym rozumem, przynajmniej orkowie z wysp. Co się tyczy nordmarskich orków, to nieźle znają ludzką kulturę i język. Posiadają również wiedzę o wszystkich znanych ludziom taktykach walki. Potrafią budować statki i korzystać z kurz. Nawet kowalstwo mają rozwinięte. I chociaż orkowie z wysp nie są tak uzdolnieni jak ich bracia, to z czasem i oni się tego nauczą. Ponadto orkowie zbudowali wiele starożytnych świątyń poświęconych różnym demonom. Dzisiaj orkowie czczą Beliara i jego wybrańca, przywódcę jego hord mających na celu zwalczanie ludzi. No, troszeczkę historii nam nie zaszkodzi, myślę. Jako takie wprowadzenie, jako pierwszy odcinek. Wilki. Te zwierzęta gotowe są w każdej chwili rozerwać na kawałki samotnego podróżnika. Zazwyczaj polują w stadach i podobnie jak psy mają swoją hierarchię. Chodząc po lasach trzeba zawsze mieć przy sobie parę kawałków surowego mięsa, by ewentualnie odwrócić uwagę wilka. Istnieją różne rodzaje wilków w zależności od regionu ich występowania. Najbardziej niebezpieczne z nich mają czarną sierść i polują pojedynczo, albo w niedużych grupach pozbawionych hierarchii. Czyli chyba chodzi o wargi, prawda? Najniebezpieczniejsze z czarnych wilków są wargi. Walczyć z nimi jest nadzwyczaj trudno i tego, kto nie będzie wciąż się poruszał, a zamiast tego spróbuje blokować ataki i zostanie okrążony przez wargi, śmiało można nazwać nieboszczykiem. No dobrze. O, jeszcze Olek tutaj widzę, że przyszedł. Myślę, że to jest na plus, bo przydałoby się z nim pogadać kolejnym razem. Dlatego, że on nam może dać zadanie. Moi drodzy, dziękuję Wam już serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Będzie to, moi drodzy, długa seria, ale mam nadzieję, że bardzo fajna. Dzisiaj trochę dialogów, trochę dużo. Spróbuję je poprzyspieszać trochę w programie. Ja prawdopodobnie mam ponad godzinę materiału. Zobaczymy, ile mi z tego wyjdzie na YouTube. Bez wycinania, tylko po prostu przyspieszając dialogi tej Iwony, żeby one były jednak trochę szybsze, bo to jest trochę przesada, że one tak długo trwają. No i co? W kolejnym odcinku spróbujemy sobie wyjść stąd i zobaczymy, co nas czeka na zewnątrz. Spróbujemy poszukać dalej tych książek i może uda nam się gdzieś wbić nowy poziom, wykonując jakieś zadania. Myślę, że będzie spoko. I co? Dzięki Wam jeszcze raz i do kolejnych filmów. Cześć!